Imprezą roku 2020 zostały uznane zawody, które w Ostrowi Mazowieckiej zostały przeprowadzone już po raz piąty. Ich głównym celem jest promocja aktywności sportowej, jaką jest kalistenika, propagowanie zdrowego stylu życia, a także stworzenia warunków sprzyjających zdrowej rywalizacji. Zawody sportowe organizowane są w kategoriach Power, Street Workout, Siła and Wytrzymałość oraz Challenge, trening funkcjonalny w kategoriach dla kobiet i mężczyzn. Zawody z roku na rok cieszą się nie tylko bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic, ale także okolicznych miejscowości, m.in. Łomży, Zambrowa, Ostrołęki, Wyszkowa czy Warszawy. W ciągu 5 lat w imprezie wzięło udział setki zawodników, a zawody na stałe wpisały się do sportowego kalendarza Ostrowi Mazowieckiej. Imprezą roku 2020 Kapituła uznała zawody Power Challenge. Gratuluję serdecznie naszego wyróżnienia. Nagrody. Wasza impreza Power Challenge została imprezą roku. Chciałabym podpytać Ciebie jako zawodnika, jak minął ten sezon, co udało się zrealizować, Sezon był w sumie trudny, bo wiele nam zamykano, nie mieliśmy gdzie trenować. W sumie niby to jest taka dyscyplina, że możemy ją trenować wszędzie, że bez sprzętu. Ale jednak na takim wyższym poziomie potrzebne są, tak? Drążki, jakiś tam ciężar, przypuśćmy, podpięty do pasa. A jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tym sportem? Moja przygoda zaczęła się, przez przypadek poznałem takiego znajomego, sąsiada mojej babci, który miał w garażu drążki i przychodziłem do nich, najpierw nie trenowałem z nimi wcale. Oni po prostu tam zauważyłem, że trenują i chciałem to spróbować powoli, nawet ani razu nie mogłem się podciągnąć z niczym. Nie mogłem zrobić ani jednej pompki, ani się podciągnąć i jakoś powoli, 6. rok do przodu. Opowiedz troszkę o tych swoich osiągnięciach. Jak to tak małymi krokami właśnie szedłeś i piąłeś się ku górze? Małymi krokami to w sumie pierwsze moje zawody takie, powiedzmy, poważne, to był Power Challenge. Pierwsza edycja, tam mieliśmy do zrobienia podciągnięcia, pompki i pompki na poręczach, takie na równoległych poręczach. Mhm. A później? A później były zawody tutaj w Ostrołęce. Właśnie tak samo było podciąganie 10 kg. Pompki na poręczach 20 kg i pompki zwykłe na ziemi na komendę. A czy w tym sporcie jest tak, że to się mierzy coraz wyżej i jeszcze przed Tobą są jakieś marzenia i plany? Myślę, że tak. Myślę, że mam jeszcze kilka takich planów i założeń na ten rok, które uda się zrealizować. Mam nadzieję. Zdradzisz nam coś? Chciałbym wystartować na pewno w Mistrzostwach Polski w tym roku. Taki odłam kalisteniki jest to street lifting. Polega na wykonaniu 3 ćwiczeń z maksymalnym ciężarem na jedno powtórzenie. Jest to podciągnięcie z doczepionym ciężarem, pompka na poręczach i przysiad. Taki trójbój, tylko ze zmienionymi ćwiczeniami, powiedzmy. Życzę Ci tego, żebyś doszedł jak najwyżej, żebyś realizował swoje marzenia. Przed naszą kamerą możesz też podziękować, kogoś pozdrowić, zapraszam. No, dziękuję bardzo za pomoc Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrowie Mazowieckiej, za udostępnianie mi sali do treningu. To na pewno dużo wnosi dla rozwoju mojej osoby, bo nie muszę płacić na pewno karnetów, a w tych ciężkich czasach też na pewno będzie trochę prościej trenować na dobrym sprzęcie i nawet w sumie samemu, tak? Nikt mi nie przeszkadza, nikt mi nie rozprasza, zawsze jest lepiej. Dziękuję też panu Michałowi, który wspiera i pomaga mi organizować tą tylko Power Challenge. Myślę, że dzięki niemu też to jest impreza roku. Życzymy wielu sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Power Challenge zostało imprezą roku. Bardzo proszę o przybliżenie nam tego wydarzenia. Power Challenge w tym roku to już 5. edycja tego wydarzenia, które jakby skupia dwie dyscypliny. Przede wszystkim chcieliśmy rozpropagować crossfit jako dyscyplinę sportową i kalistenikę, która są to dyscypliny troszeczkę mniej rozpoznawalne, ale przez tą już 5. edycję coraz bardziej rozpoznawalne i coraz więcej osób zajmuje się tą dyscypliną na co dzień. Ten rok nie był łatwy dla sportowców. Pandemia pokrzyżowała wiele planów. Co Wam udało się zrealizować w tym minionym roku? No, to prawda, w tym roku dla sportowców, dla organizatorów imprez nie było łatwo. O Power Challenge walczyliśmy do końca. Akurat jej termin zawsze był to wrzesień, był to początek października. Udało się zrealizować, udało się jakby
ten plan był zmieniany kilkukrotnie, ale udało się jakby od początku do końca trzymać tego założenia, że będziemy starali się tą imprezę jednak zrobić nawet większym, troszeczkę miała być zakresie, ale niestety obostrzenia troszeczkę ograniczyły nam, na przykład miał być jeszcze koncert, tak? W tym roku przy Power Challenge udało się też zrobić zlot food trucków, tak? Żeby w Ostrowie Mazowieckiej troszeczkę ta impreza była troszeczkę w szerszym znaczeniu. Zlot food trucku był na dwa dni, a nasz Power Challenge był taką imprezą jednodniową, praktycznie trwającą no, kilka dobrych godzin sportowej rywalizacji. Czy już trwają przygotowania do kolejnej edycji? Co planujecie na najbliższy czas? Na pewno szósta edycja w tym roku się odbędzie. Mówię to w ten sposób, że przy pięciu edycjach przećwiczyliśmy trzy lokalizacje, tak? Bo były to właśnie Street Workout Ostrów Mazowiecka, czyli siłownia plenerowa. Jedna edycja odbyła się na hali ze względów na warunki pogodowe. No a teraz mamy do dyspozycji Omegę, tak? Piękny obiekt, który jest w stanie nam jakby pomóc w każdej sytuacji pogodowej, także o pogodę się nie boimy. Oby te obostrzenia troszeczkę zelżały, to już jesteśmy w stanie zrealizować tą edycję kolejną, już szóstą. Życzymy, aby impreza rozkwitała. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję. Pozostawiam kamerę dla Pana, można pozdrowić kogoś. Dziękuję serdecznie. No przede wszystkim Power Challenge to taka impreza, która właśnie spaja bardzo dużo środowisk. Tutaj udało się z ramienia Urzędu Miasta, dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi za patronat nad imprezą, nadczuwanie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ówczesny Pan Dyrektor Bartłomiej Pinkowski, który właśnie organizacyjnie pomógł nam tutaj w organizacji. No oczywiście dziękuję serdecznie kolegom z Akademii Gorilla, Pani Prezes Annie Frączyk, która tutaj akurat w tym roku udało się tor przeszkód dla dzieci, gdzie blisko 60 osób jakby uczestniczyło. Także cała Akademia Gorilla, no i tutaj Street Workout Ostrów Mazowiecka, gdzie Sebastian zawsze odpowiada za tą dyscyplinę, właśnie kalistenikę, na której się doskonale zna, jest pasjonatem tej dyscypliny. Także tutaj udało się jak zwykle połączyć siły i zrobić tą imprezę. Dziękujemy serdecznie Kapitule za wyróżnienie, że jest to impreza roku. Postaramy się nie zawieść, postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby szósta edycja była jeszcze lepsza. Staramy się, żeby te dyscypliny mniej popularne również miały jakby swoją imprezę. Jak widać dosyć dobrze zrobioną, także zapraszamy serdecznie. Tego życzymy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie.